Basketcamp, VOU 2024, lato, druga grupa, piąty turnus, organizowany już od lat Basketcamp przez pana Wojciecha Zajlera. Serdecznie zapraszamy do ośrodka, Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich. Także chłopcy, dziewczyny pracują, by spełniać w przyszłości swoje marzenia, pogłębiać swoją pasję do koszykówki, do tego, co kochają. Posłuchajcie wywiadów z trenerami, młodymi trenerami, którzy też mają swoje marzenia, też tutaj się szkolą, też nabywają dużo nawyków pracy z młodzieżą. Bo ta młodzież w dzisiejszych czasach jest troszkę inna niż kiedyś. Czasami żyje w innym świecie, w świecie komputerów, a takie właśnie kampy odciągną, chociaż na jakiś czas. Od ekranów, czy laptopów, czy komórek przeważnie. Ciekaw jestem, przez tyle lat, chyba 14 lat już, przewinęło się tu naprawdę mnóstwo ludzi. Każdego roku może około 500. To jest od 5 nawet do 10 tysięcy. Minus, czy tu się znajdzie z tych wszystkich, co byli na tych kampach? Jakiś olimpijczyk czy olimpijka, bo właśnie teraz aktualnie jest olimpiada. Wczoraj zdobyliśmy pierwszy medal olimpijski. Czekamy na 300, jeszcze 2 tylko brakują. Widzę tu chłopców z Ostrowa Wielkopolskiego. To na razie tyle, specjalnie na serwisu koszykówki młodzieżowej z Wałcza, Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich. Pozdrawiam Zibi i oczywiście kamperści. Do usłyszenia.